Siema, witajcie z powrotem na moim kanale w najnowszym, prawdopodobnie przedostatnim już odcinku z gry Enemy Front. Przepraszam was od razu za zmianę mojego głosu, ale jestem naprawdę dość mocno przeziębiony, czasem mogę zakaszleć, wybaczcie. Postaram się trzymać wszystko w ryzach, a szczególnie język. No cóż, moi mili, zaczniemy sobie za niedługo nową serię. Natomiast po skończeniu tej planuję pewien bonusowy odcineczek związany z tą grą, gdyż niektórzy nie oglądają mnie od początku, nie oglądają tej serii, nie byli na moim kanale od początku, od kiedy założyłem go w tym roku i chciałbym im pokazać po prostu część tej gry, którą wcześniej po prostu część ze wcześniejszych odcinków. Tacy ludzie między innymi jak pan El Blanco i Royo lub pan Kixer, którzy dołączyli do nas później, na pewno nie widzieli wcześniejszych odcinków. Tak mi się wydaje, chyba że oglądali. Pozdrawiam obu, pozdrawiam El Blanco i Royo, który ma także swój kanał, prowadzi gameplaye. Jeżeli szukacie naprawdę dojrzałych, troszeczkę bardziej poważniejszych gameplay z dojrzałym komentarzem, to zapraszam was na kanał El Blanco i Royo. Link do kanału macie w opisie. Zapraszam państwa także na kanał tym razem młodego twórcy, gdyż El Blanco i Royo już jest dorosłym człowiekiem. Natomiast zapraszam was także na kanał Kixera, młodego twórcy, który tworzy filmy na YouTube z dużą charyzmą i pokazuje wam w pewnym filmiku, jak szybko okradałby domy, kiedy byłby naprawdę prawdziwym złodziejem. Także zapraszam was do obu panów, do Kixera i do El Blanco i Royo, bo naprawdę warto. A teraz zaczynajmy komać nazistowskie tyłki z powrotem w Warszawie, bo nie ma czasu. To mówi Warszawa. Musimy ich za Wisłę wykopać. Warszawa wzywa wszystkie wolne narody. Powstanie trwa już od 62 dni. Koniec Rzeszy jest bliski. Zapamiętam jednak nie tylko te potworności. Wielu warszawiaków może nie doczekać tego radosnego dnia, ale jestem pewien, że nasza walka przybliżyła tę chwilę. Tu mówi Warszawa. No. Robert Hawkins. Koniec komunikatu. Pod koniec powstania już byli troszeczkę, że tak powiem, zdesperowani powstańcy, nie ma co. Kończyło im się jedzenie, amunicja. O, popatrzcie. O kurde. Zabili powstańczyczkę. Nie darujemy wam. Co ja się będę pierdzielił? Moją laskę zabiliście, z którą kurde pewnie krew. Ramię w ramię walczyłem. Ohydne nazisty. Ohydni zbrodniarze. Proszę. Zapłaciliście za to. Za biedną powstańczkę. Gdzie jest powstańczka? Proszę. Ciało biednej powstańczki tu leży. O, nie. Mamy taką broń, jaką powinniśmy mieć, czyli bara. Walić tego nazistowskiego Lugera. Co to jeszcze było? Bara, on jakieś pierdziuchy, kary, jakieś kurde jednostrzałowce zasrane. Proszę, następny powstanie. Dobra, moi mili państwo. Złote piwo drozdowskie. Gdzie my teraz mamy iść? Wyszliśmy. Tu coś jest. A, kanałem chyba mamy iść. Ojoj, a to ci... O proszę.
Nie, powiem wam, że jak są etapy w Warszawie, to muszę sobie pooglądać. Bezimienny grób. Bekanter Enlisher Soldat. A to co? Niemiecki! Nie gadaj. Nazistosken trupen to jest. Nazisten trupen młoden tu leży. Kurde. Dziady, sprofanować was to mało. Kurde. Nazistowskie świnie. Nazi szwajnen. Dobra, idziemy, moi mili, kanałami, dołem czy górą? Górą. Jak się bawić, to się bawić, jak to mawiał pewien znany, mądry jegomość. O kurde. Chcieli kogoś podpalić. O szajse. O szajse, zaraz zginę. Hefajsto z granatem. O kurde, Hefajsto z granatem. Wlazł na swojego Hefajstosa granatena. Kurde, coś mi się ten dźwięk tu nie podoba. Ostatnio ściszałem, jeszcze za głośno. Nie, 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 czekajcie. O! Hefajstos z granatem! Ich kriegen! Kurde, zaraz zginę. No. Kurde, ładuj! Hawkins, ty gnido! Nie przyprawię mi o zawał serca. Ten się zaszportał tu w teksturce. Gdzie są Hefajstosy? Jeszcze nie zdechł! Kurde, ale oni tutaj, powiem wam, w tym ostatnim etapie to zaciekłe świnie! Mają, kurde, cela! Poprawili... Dobra, zamknij mordek. Poprawili AI, bo dobrze wiedzą, że im też się już... Noga powinie zaraz. Niemcy też już zesrani byli pod koniec tego. Też im brakowało wiele rzeczy. Moi mili, też obie strony już były tym zmęczone. I polska strona, co? Mi tu coś. Wow, ale sztukas tutaj pocisnął serią. I polska strona była zmęczona, moi mili. Niemiecka, welnazistowska. O kurde, co to? Mój Polak. Kurde, dobiję cię. Panie, można go dobić nawet. No, ale kurde, jest realizm. Zesztywniał. Ludzie, spaleni ludzie, ich ciała sztywnieją, to jest prawda. Na Bezdgorę se wejdźcie. Hefajstosem granatem. O ty! Ale powiem wprost, normalnie jeb... Cenzura. Jeb... Łoko mnie. Proszę. Tragedia po prostu. Apotekę. Moi mili państwo, tragedia wojny. A jakże, walniemy se znaczek Polska Walcząca, żeby Niemcy nie myśleli, że my tu tacy nieogarnięci, nie? Dobra, ale teraz, moi mili państwo, biegniemy. Bo nie ma czasu, jak to zwykle. Szybko, musimy kogoś uratować chyba. Szybko, szybko, szybko. Masz tu. Klepać nazistów. Już wszystko w porządku. Dziękuję, dziękuję. Super. Dobrze, oczywiście. Dziękuję. Ewakuacja już się zaczęła. To jest polski cywil? No w sumie powstańcy to byli cywile, ale... Wygląda mi na akowca. To jest polski cywil. O, już na tych. Na walizach, ale jaka waliza w ogóle? 6 razy większa od laski. Nie mogę. Nie mogę z tej walizy. A to ten mówił dziękuję chyba. Tak. Dobra. Na górę czy na dół? Nie, na dół. Po grzyba ja biegnę na górę. A panoramę Warszawy dawaj zobaczymy z wyższą. Armia Krajowa. Dzięki Bogu. Gówno widać tu. Potrzebuję pomocy. O, mówiłem, Armia Krajowa. Mamy naszych ludzi na ulicy na dole. Cholera! Haleś się nadziałeś, kurde. Nazistowski Aufbrachenie. Aufpasma... Kurwa, daj se!
Schutzfeld mi tu będzie. Ale ci Schutzfeltuje, kurde, buźkę. Kurwa! Kurde! Jasna cholera! Schutzfeltowali mnie. Wyschutzfeltowali. A, na szczęście jesteśmy tu. A, nie, tu u góry. Dobra. Przeschutzfeltowali mnie. Yeah. Co to było? Nie, no nie, no nie, no. Co to? Dziękuję, dziękuję. Kurwa, ale... Ewakuacja już się zaczęła. Dobrze, oczywiście, dziękuję. Ale parkura odwalił, ja nie mogę. Kurwa, to ja mam chyba te naboje dum-dum, te wybuchające, no tak z tego by wychodziło. Dobra, dobra, teraz szybko. Gdzie jesteście? Dostał, ale przeżył. Nie. Jasna dupa, chodź tu, kontakte Ferloren. Dawać, wchodzić mi tu, już! Gnidy nazistowskie. Jesteś gnido. Idzie następna gnida? Idzie tu jakaś gnida, idzie, nie. Jest. Jest gnidesen. Gnidusen, nazisten, mało amunicjen. Muszę zmienić chyba ten. Dobra, możemy chyba na snajpereczkę zmienić. I sieczkać ich z daleka. To nie za wiele dało. Dobra, to już więcej dało. Czyli... jest i ryba. Najwięcej daje kulka w łeb. Wnioski eksperymentu doktora Rugu. Najwięcej efektów daje kulka wstrzelona w łeb. No ja, no nie mogę. Buzia! Buzia ci się nie zamyka! Co jest? Idą. Mi przyniosł... Patrz. Ty, no ta ściana jest licha taka. O, jest. Proszę. Kurwa, nie mam amunicjon już. Nie mam amunicjon. To gdzie ta moja amunicjon, że mi ją przynieś miałeś? Dawaj moje amunicjon. Jacna dupa. Daggerfall, jasna dupa. No to dawaj ten magazyn. No, no nie. Wychyl ten łeb, tą dupę, czy co ty tam wychylasz? Gdzie tu jest następny? Tu. Jest, proszę bardzo. Najlepszy efekt, no. Kula wciśnięta w klatkę też daje dużo fajnego efektu. Proszę. Siła. To był teleport, gościu znikł. Wow, ale ruina. Gdzie my jesteśmy? Na Brackiej. A na Brackiej padał deszcz. Ty 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 ty. Od deszczu, nie od łez. Czy jakoś tak śpiewał Jerzy Grzegorz Tur na U. Kurde! Panie, ale ty jesteś głupi. Zbieraj po nich te MP40, czy co oni tam mają. Przecież nie masz... Jest! Ammo crate, wreszcie. Ty, ale tu był ten fajny niemiecki... O. Bar jest fajny, ale to trzeba im przyznać, że jednak... Ten STG44 był jeszcze lepszy. Miał lepszy accuracy, czyli tak zwaną celność. Miał mniejszy odrzut niż bar. Bar to jednak barem to rzucało, panie kurde. Łapą ci rzucało, jak nie byłeś Terminatorem, czy tam Stallonem, to nie utrzymałeś bara bez przykucnięcia. Tylko na filmach. O. Co, no dobra, moi mili państwo. Próbujemy chyba dalej, co? Mam jeszcze chwilkę czasu. To już była chyba koniec gry byłby może. Na tej misji następnej. Dobra, powiedzmy sobie tak, inaczej. Zakończymy tutaj odcineczek, bo mam dzisiaj ważną licytację. Parę gierek chcę zalicytować. Może mi się uda. Naprawdę niedużo kasy. Także
Odcineczek był krótki, ale treściwy. Jeżeli wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę. Dajcie subika, konstruktywny komentarzyk i do następnego. Aha, żartowałem. Jedziemy dalej. Spotkaj się z kozerą w zajezdni tramwajowej. Znaczy z tymi... tymi... licencjami nie żartowałem, mam bardzo mało czasu. Spróbujemy dojechać. Jednak... No i co z tego, że wziąłem STG-44, jak już mam bara zaraz. Głupota. Głupota wyreżyserowanego skryptu CIA-owskiego. I za kozerą, jest. Załatw jednego, ja zajmę się drugim. Aha, po cichu, tak? A gdzie jest drugi? A. No, jednak się zająłeś drugim. Super kozera, super. Pełno tam Niemców, ale żeby dotrzeć do rzeki, musimy przejść przez zajezdnię. W tym garażu po lewej naprawiają czołgi. Powinniśmy spróbować je zniszczyć. No dobra. To lecimy. Wow. O kurde. Dobra. Twój wybór. Masakra. Stąd albo iść do zajezdni, a ja będę osłaniał ciebie. Dobra. Jestem lepszym strzelcem. Pewnie. Dobra. W takim razie spotykamy się w kanałach po drugiej stronie zajezdni. Pewnie. Nie chcę mi się biegać. Idź ty, ja cię będę osłaniał. Będę osłaniał twoją brudną kozerską dupę. Dobra. Już schodzisz? Gdzie jesteś, kozera? Co, chyba najpierw muszę tu... O, proszę! Ale mu zajechał. Ładnieś mu kozera zajechał. Proszę, komendancik. Następny. Dobra, kozera, masz wolną drogę. Już biegnął kozera, uważaj. Co to tam jedzie? O kurde, zaraz ja zginę. Dobra, kozera, zróbmy to szybko, bo mam aukcję do wygrania. Muszę zaraz aukcję wygrać, ale ogólnie tutaj powiem wam ten... widoczek, ta panoramka, to fajna, nie? I ta akcja z tymi polskimi cywilami czy powstańcami. Granatę Gewochen. Zwolniłem sobie, jak widzieliście, i to dość mocno. Muszę cały czas patrzeć na godzinę, bo naprawdę ominął mnie super gucy. Czekaj, Brochen magazycjonem. Proszę bardzo. I trzeba ściągnąć tego na wieżyczce. No jasna cholera, akurat musiał jakiś rzucać. Co? Jednak ściągnęliśmy? Nie. A jednak, ale to nie ja. Kozera taki dobry. Dobra, gdzie jest ten szwabski szwab? Kozera, mów mi, bo nie widzę nic. Dostał. Na szczęście kozera go zabił. Dobra. Jest. Szybko poszło. Teraz ja idę. Dostać się po drugiej stronie. Wchodzimy do środka przez tramwaj pewnie. Obejrzymy sobie jeszcze szybko ten tutaj panoramkę. Wow, jakiś tutaj samolot. Chyba nazistowski, nie nasz, pewnież tak. A tych naszych tutaj pobratymców to tu rozwalili. Ja, mogiła zbiorowa. Normalnie złość we mnie narasta. Zabiję was wszystkich na ziole pierdolone. Dobra. Idziemy. Ostateczna rozgrywka. Rugu kontra na ziole, ostateczna rozgrywka. Idź, 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 idź. Homkins, czy jak, co to? Lightning? Nie chcę, wiesz. Co? Wal się, kurde! Wal się, sznap się jeden! Walić was wszystkich! Kurwa, to nie był dobry pomysł. Sznapsy cholerne, kurde. Oktoberfesty. Pierdzielone. Do piekła z wami.
Kurwa, tylu ich tam jest na tej mapce, a żadnego tu nie widać. Który to mi Oktoberfest tutaj? Nim das, kapusta i kwas, tam jest jakiś. Kurde, zaraz zginę do jasnej cholery. Kurwa, mogę tylko przeciągnąć o minutę, mam 7 minut. Lepiej, żeby was wszystkich szybko rozwalić. Dawajcie się tu niszczyć. Schutzfeld. Ja cię zaraz tu przedsfeld. Przeszutzfeld. Jak ci przeszutzfeltuję, kurde. Nazistosken. Dupen, to się uspokoisz. Przeszutzfeld. Kurde, tam jeszcze jakiś czołg, jakiś... Trzy hale, panowie, no bożeż ty mój, dajcie mi się spokojnie zabić. Któryś chyba zginął, nie? Bo usłyszałem, jak się dławi. No, tu też któryś prawie zginął. W sumie to im tylko zrobiłem ten... osłonę dymową. No kurde, chłopie, nie będę tu stał całą noc, do jasnej cholery, nie mam czasu. Schutzfeldzie zasrany. Kurwa, właśnie tu Hawkins, do jasnej cholery, zachowuje się jak bobas dwuletni, który nie potrafi... No dwulatek to nie bobas, no to dwumiesięczny bobas, który nie potrafi chodzić. Hawkins, Hopkins, Shopkins. Joa, nim das, kapusten und kwas, co jest? No dostał. Myślałem, że nie dostał. Tu następny Schutzfeld. Ale naprawdę zginiesz, ty. Chudziła! Chudzina! Smekelauf. O, jakieś nowe ten słownictwo. Chudziła! Taka ze mnie chudzina! Dawaj, dawaj, wystawiaj łeb, ty kurde. Klepany w mordę nazisto. Tu jeszcze jakiś jest. Nie ten sam? Dobra, panowie, w dupę. Co jest? Albo jest na dole, albo u góry. Cfelen, jeden dupen, cholera jasna. Choleren jasnen. Na dole! Schutzfeld gdzieś tu jest. Jest, Schutzfeldcik. Pa, jaka seria. Normalnie kule się go nie imały, teraz stąd nie wyjdę. No pa, nie, wlazłem pod te wagony, nie, no wyjdę. Tu jest jeszcze gdzie ten Schutzfeld jest? Gdzie ty jesteś, Findetlin? Na górze. Biłem. Dobra, masz. Schutzfeld, dobra, idziemy. Jasna cholera, normalnie myślałem, że już zginę. Ja pierdzielę. Juhu! Porozmawiaj z Kozerą. Jasna cholera, co tu się dzieje? Kozera, Hawkins. Dawaj. No. Nieustannie. Chodź, do rzeki już niedaleko. Cholera, dawaj! Jasna cholera. Uciekaj! W tu! Szybko! Przed trującym gazem mam zwiać. Tutaj, w lewo! Ja! No dawaj, biegnij, chłopie! Nogi ci odjęło, Schutzfeldzie jeden, biegnij, biegnij, biegnij! Ja! Ale masakra! Ale emocje! Aż mi się srać zachciało. Cholera jasna! Nie teraz! Kurde, wolę się posrać, dawaj! Kurde! Już ledwo co widzę. No nie! Ja! Pomóż! Kozera! Jest! Udało nam się! Wow! Co tu się w ogóle dzieje? Jaka akcja! Jasna cholera! Dawaj, Kozera, uciekamy z tej Warszawy. Warszawa upada, przykro mi, stary. Kto? Ci, tamci, Ruscy nas w cholerę zrobili. Ja! Gdzie jest Panzerschlaust? Dawaj, Panzerschlausta! Kurwa! Masz tu! Panzerschlagen, cholera jasna. Jasna cholera.
Tak miało być. Tak miało być, moi mili państwo. Ja... Jezus Maria. Nie, no to rzeczywiście, to było, powiem wam. Kurde, co wy nie gadajcie, że Hawkins zginie. Jezus Maria. Bez... Jak to się mówi bez tego? Dojdziemy, dojdziemy! Bez, kurde, nadziei na cokolwiek. Boże. Co tu się dzieje? Ci biedni ludzie drą japę. Ja nie mogę. Patrz. Kurde, dawaj, Schutzfeld. No chłopie, tyle razy potrafiłeś gościa rozwalić. Ja. Dzięki ci, chłopie. Jesteś moim wybawcą. Boże. Kozera nam pomógł. Co teraz? Panzerfaust i kogo? Pewnie Czołg. Poświęci się na bank. Dobra, panie mili państwo. Jest. Uciekajmy. Wow. No, grubo. Ostatnia akcja była gruba, moi mili państwo. Grubo. Wow, patrzcie jak Warszawa płonie. Płonie Warszawa i szumią knieje. Wow. O, ale była akcja niezła. No i dupa. Wszystko na marne, jak to mówią. Oj, Hawkins za to zdjęcie dostał Pulitzera. Pewnie. No. Końcóweczka, muszę przyznać, była... Była akcyjna. No nic, moi mili państwo. Przeszliśmy sobie w końcu... grę Enemy Front, skończyliśmy serię. Gra jaka była, każdy widział, kto ją oglądał, kto oglądał tą serię na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zarówno moja gra, jak i mój komentarz. Teraz ruszam z następnym projektem, zupełnie inny klimat. Nie będę wam nic zdradzał, zanim tylko pojawi się trailer na moim kanale. Ale ogramy sobie jeszcze Enemy Front przez jakąś chwilę, bo mam do niego DLC-ka, dodatek. Także nie bójcie się, ta gra jeszcze do nas wróci, była tak cudowna. No, było troszeczkę z nią przygód, nie powiem. Jest troszeczkę zbugowana. Sztuczna inteligencja narzystów pozostawia wiele do życzenia, ale nie bawiłem się przy niej tak źle. Nie było tak tragicznie. Najlepszym momentem było, kiedy każda kulka wchodziła w mięciutkie ciało nazisty. Chrobotała. Jego kostki to była poezja, symfonia dla mych uszu. Także, moi mili państwo, będzie jeszcze filmik niespodziankowy z tej gry. Co i jak to się dowiecie w swoim czasie, dlatego dziękuję wam, że byliście ze mną. Mogliście przeżyć ze mną powstanie warszawskie. Mam nadzieję, że nie zginęliście po drodze. Dziękuję wam bardzo. Dajcie łapkę, dajcie subika, komentarzyk jakiś i do następnego.